Jacy są, o czym myślą, co wiedzą o życiu, jakie są ich pasje, gdzie widzą się w przyszłości, to młodzi Opolanie będą bohaterami tego cyklu. Zrobiłem dobry ruch? Prawdę mówiąc, nie najlepszy. Na początku lepiej zagrać bardziej agresywnie do centrum. Ale myślę, że jako, że to jest początek partii, można wybaczyć. Mam taki charakter, że wolę najpierw zobaczyć, co mi zrobi przeciwnik. Spokojnie, rozumiem. Pierwsza rzecz, o którą chciałem Cię zapytać, to przy okazji robienia tych szachowych ruchów. Dlaczego zrezygnowałeś z szachu? Wpłynęło na to sporo czynników, ale myślę, że najważniejszym było to, że po prostu nie sprawiało mi to już dużo przyjemności. Nie miałem czasu też na naukę i dla swoich kolegów. Nie wiązałem również też przyszłości z szachami. Nie widziałem swojej perspektywy w tym zawodzie. A mówili, że jesteś takim talenciakiem wody krajowej, międzynarodowej. Tak, też słyszałem takie opinie, ale co mam na to poradzić? Uznałem, że swoje życie pokieruję w innym kierunku i zadecydowałem. To pewnie była trudna decyzja i ważna w Twoim życiu nastolatka. Czy to oznaczało też zupełną zmianę i przeformatowanie Twojego też myślenia na przykład o sporcie, o zabawie, o jakiejś innej dyscyplinie sportu? Jak rzuciłem szachy, znalazłem więcej czasu zarówno jak na inne pasy, jak i dla znajomych, więc moje życie towarzyskie na pewno się polepszyło. Znalazłem inną pasję, programowania. Mogę poświęcić jej dużo czasu. Zarówno mogę też oprawiać jakieś inne sporty, m.in. koszykówka. Więc myślę, że moje życie się polepszyło mimo wszystko. No to fajnie, no to dobrze. Dobrze, twój ruch. Wiesz co, to chciałem Cię zapytać przed Tobą bardzo trudne wybory, bo po pierwsze matura, po drugie studia, ale czy szachy mają wpływ na Twoją pasję, bo zmierzamy do tego, że jesteś finalistą ogólnopolskiej olimpiady informatycznej. Jako jedyny młody Opolanin, w ogóle z całego województwa opolskiego, nie tylko z miasta. Czy szachy miały wpływ na taką decyzję? Czy jesteś takim rzeczywiście ścisłym umysłem i to się na przykład w jakiś sposób przekłada i na naukę, i na pasję, i na przyszłość? Tak, oczywiście szachy miały ogromny wpływ na i moją naukę, i na stricte olimpiadę informatyczną. Dziedziny się bardzo pokrywają, wymagają myślenia kreatywnego, głębokiej analizy problemu. Gimnastykują mózg w bardzo dobry sposób, więc zdecydowanie szachy pomogły mi rozwinąć się w tych pasjach innych. Miały wpływ na moje życie naprawdę bardzo duży. Wiesz co, nie mogę Cię nie zapytać o tę olimpiadę, bo być jedynym człowiekiem z województwa polskiego w finale olimpiady informatycznej to ogromny sukces, zwłaszcza, że to nie pierwszy raz, bo już w tamtym roku też przecież dotarłeś do tego finałowego momentu. Powiedz mi, co najtrudniejszego jest w tego typu rzeczy, zwłaszcza, że ona jest trochę inna, no bo tak jak wszystko i cała Twoja szkoła, bo do tej szkoły też się nie nachodziłeś, co? Nie. Trochę. No, minęło mi dwa lata szkoły, więc głównie moja nauka polegała na siedzeniu w domu i uczeniu się na własną rękę. Co prawda mówiąc, mi jakoś nie przeszkadza zbytnio. Ale wracając do olimpiady, to jest trudniejsze wyzwanie, jeszcze będąc już na tych, w cudzysłowie, zawodach właśnie w formie tej online'owej, niż takiej formie normalnej, gdyby być tak jak na normalnej, klasycznej olimpiadzie, gdzie spotykają się wszyscy w sali, gdzie macie ten jeden test. Co dla Ciebie uważasz byłoby łatwiejsze w tym momencie? Myślę, że forma zdalna była mniej stresująca. Można było napisać ją w warunkach domowych. Mogłem mieć swoje notatki, mogłem mieć programy, które już napisałem wcześniej, więc nie musiałem korzystać wyłącznie ze swojej pamięci. Mogłem korzystać ze źródeł podanych w internecie, więc na pewno to odciążało moją pamięć i mogłem skupić się bardziej na rzeczach kreatywnych niż czystym spamiętywaniu jakichś algorytmów, struktur danych, więc generalnie preferuję formę zdalną. To w takim wypadku była też to okazja do tego, żeby pomyśleć i o swojej przyszłości, no bo skoro mówisz informatyka, to jest coś rzeczywiście takim ścisłym umysłem?
Tak, od zawsze interesowałem się... Ale bardziej matematyka czy fizyka? Zdecydowanie bardziej matematyka. Aczkolwiek w gimnazjum też interesowałem się fizyką bardzo mocno. Byłem zresztą laureatem konkursu fizycznego. Głównie dziadek mi wpajał miłość do matematyki. Razem rozwiązywaliśmy zadania, przekazywał mi ciekawostki. I odkąd pamiętam zawsze, nie lubiłem zbytnio polskiego, a z matematyki zawsze byłem naprawdę dobry i było to moje zainteresowanie. Powiedziałeś, że żal ci tych braków spotkań tak naprawdę, czyli mimo ścisłego umysłu, rozumiem, jesteś też taki towarzyski? Jestem towarzyski, może nie jakoś bardzo, nie jestem ekstrawertykiem, ale myślę, że w większości osób brakuje tych spotkań przynajmniej co jakiś czas ze znajomymi, bardziej w tym wieku. A spotkania przez internet, słyszenie tylko swoich głosów, myślę, że nie zaspokaja tych wszystkich potrzeb. W tym programie mówimy też o przyszłości, o tym, że jesteście też i nadzieją miasta. To już wiesz, jaka ta twoja droga po maturze może być, bo skoro matematyka i skoro informatyka, to czy widzisz siebie bardziej w świecie realnym, czy w tym cyberświecie i gdzie w tym cyberświecie chcesz to swoje miejsce znaleźć? Jeśli chodzi o moją przyszłość, to już mam na oku parę uniwersytetów i kierunków z nimi związanymi. A co do konkretnego miejsca w tej całej przestrzeni, to prawdę mówiąc dryfuję od różnych dziedzin. Interesowałem się tworzeniem stron internetowych i sztuczną inteligencją. I no, na szczęście te wszystkie dziedziny się pokrywają w jakiś swój sposób. A sama olimpiada daje naprawdę dobrą podstawę do dalszej nauki, ponieważ algorytmy i struktury danych przydają się w każdym z tych zagadnień. Więc mam naprawdę dobre podstawy na rozwijanie dalszych swoich zainteresowań w tej dziedzinie. Czyli jeszcze tak do końca nie wiesz, która byłaby to przestrzeń. Tak zapytam cię, lubisz cykl Gwiezdne Wojny? Oglądasz czy nie? Nie, nigdy nie byłem fanem, nie lubiłem tej serii. A to wiesz, dlaczego cię pytam? Bo dla mnie ta cyberprzestrzeń kojarzy się z tą jasną i ciemną stroną mocy. Próbowałeś się na tych jasnych i ciemnych stronach mocy, w cudzysłowie, zobaczyć, zmierzyć, bo wiemy, że no, pokusa jest ogromna, a ta przestrzeń wirtualna, przestrzeń cybernetyczna, no nie ogarniamy jej jeszcze prawie że swoim umysłem do końca. To skupiam się bardziej na rzeczach, kwestiach bezpiecznych. Czyli jesteś po tej dobrej stronie mocy? Tak, wolę tak myśleć. Ale pokusa jest? Nawet nie było tak, że kurde, ale może kliknę. Może napiszę coś, może stworzę algorytm. Tak, zawsze są takie myśli. Będę wiedział, jakie jest zadanie z WF-u. Tak, zawsze są takie myśli. Myślę, że warto znać narzędzia, które umożliwiają i dobre, i złe rzeczy, ale osobiście nigdy nie wykorzystałem dla złych celów żadnych z tych moich umiejętności i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Czy poza jakąś taką nauką, szkołą. Jest jakaś pasja jeszcze? No bo były szachy. Powiedziałeś, że z tych szachów niestety nici. To jest jeszcze coś? Nie wiem, chodzisz na rybę? Robisz coś innego? Tak, mam kilka pasji. Z szachów jeszcze całkowicie nie zrezygnowałem. Gram od czasu do czasu przez internet. Aczkolwiek nie jest to nic poważnego. Interesuję się również między innymi koszykówką. Kto jest bohaterem koszykówki? No dla mnie wciąż pozostaje Magic Johnson. Wbrew pozorom nie wiem, chociaż myślałeś pewnie, że powiem Michael Jordan. Tak, no to była typowa odpowiedź, ale Magic Johnson to też jest naprawdę dobra opcja. Bo jestem fanem Lakersów, no przyznajesz. Tak, właśnie ja totalne przeciwieństwo. Nie lubię Lakersów w obecnym stanie. Ale NBA oglądam dosyć często. Aczkolwiek nie mam jakiejś swojej stricte ulubionej drużyny. Jak mogę, to staram się grać ze znajomymi, aczkolwiek ostatnio też są takie czasy, że takich możliwości nie ma zbyt wiele. To wiesz co, na koniec cię chciałem zapytać o jedną rzecz, na koniec naszego tego dzisiejszego spotkania. Jako młody człowiek, zupełnie, jeszcze tak jak sam powiedziałeś, do końca tak naprawdę nie wiesz, co w tym twoim życiu może się wydarzyć, może się stać. Masz pomysł, receptę, którą mógłbyś przekazać swojemu pokoleniu. Co jest najważniejsze,
I zarówno w tej sferze myślowej, w tej sferze duchowej młodego człowieka, gdzie są te rzeczy, którymi ty się kierujesz? Coś, co mógłbyś też przekazać swojemu pokoleniu? Co może być dla was najistotniejsze? Bo wiek XXI okazuje się jest wiekiem no naprawdę ogromnych, wielu, wielu wyzwań. No myślę, że w tym moim wieku jest ważne skorzystanie z możliwości, jakie się ma, jak jest się młodym, na utrzymaniu rodziców. Trzeba rozwijać swoje pasje, pracować ciężko, znaleźć coś, co się podoba po prostu i poświęcić temu czas. Dużo pracy jest ważne i cieszyć się tym, co się robi. To ja się cieszę, że mogłem z tobą kilka ruchów rozegrać. Zgodzisz się na remis, czy raczej widzisz tu szansę swojego zwycięstwa? Szansę widzę zawsze, aczkolwiek jestem skłonny przystać na remis. No to tak zróbmy, to ok, przystajemy na remis. Dziękuję ci bardzo. Jan Półtorak, pierwszy z tych naszych młodych ludzi, z którymi chcemy porozmawiać w naszym cyklu i mamy nadzieję, że takich postaci, takiego myślenia, o którym mówił Janek, usłyszymy jeszcze wiele, wiele w przypadku młodych ludzi, bo jest ich w Opolu, okazuje się, naprawdę bardzo dużo i to oni będą tworzyć tę następną generację.